Judyta Witkowska Dance Studio było organizatorem pierwszej wrocławskiej gali tańca. Pod okiem Judyty Witkowskiej od 10 lat dzieci i młodzież rozwija swoje umiejętności i pasję do tańca. Najmłodsza tancerka Ala ma niecałe 3 latka. Jak w każdej szkole, rok ma swój początek i koniec. W tym roku tancerze uczcili go inaczej. To jest coś zupełnie innego niż zawsze robiliśmy zakończenia w naszej szkole tańca, gdzie nasza szkoła rozrasta się, no i tancerze niestety nie mieścili się już wszyscy naraz, więc stwierdziliśmy, że możemy zrobić coś fajnego, czyli taki wręczenie nagród połączone z pokazami tanecznymi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby nasze dzieci zapamiętały takie zakończenie sezonu, dobrze się bawiły, a zarazem, żeby wrocławianie mogli zobaczyć, jakie talenty u nas w Wrocławku właśnie są. Właścicielka szkoły tańca podkreśla, że pierwsza wrocławska gala tańca była wyjątkowa nie tylko dlatego, że pierwsza. Ponieważ jest bardzo dużo tańcerzy, bardzo dużo rodziców, duża scena, no i myślę, że duża widownia. Myślę, że nasze dzieci są na tyle odważne, że dzisiaj pokażą, na co ich stać. Pierwsza wrocławska gala tańca przyciągnęła tłumy zainteresowanych pokazami tańca, a organizatorzy nie wykluczają, że to wydarzenie wpisze się na stałe w kalendarz imprez miejskich.